Dzisiaj przed nami ciekawe zadanie. Pokazanie codzienności osoby przez wielu uważanej za wręcz kultową. I chociaż jesteśmy w małym szwajcarskim miasteczku, teraz zaproszę was do świata komiksu. Jego komiksy przetłumaczono na ponad 40 języków, a cena wywoławcza szkiców jego autorstwa przekracza na aukcjach sumę 50 tysięcy euro. Pochodzący ze Stalowej Woli rysownik i malarz Grzegorz Rosiński uznawany jest dziś za jednego z najwybitniejszych twórców komiksów, głównie dzięki tworzonej przez niego od niemal 40 lat sadze o Torgalu. Cały dorobek artysty zgromadzono ostatnio w poświęconej mu monografii. My odwiedziliśmy go w szwajcarskim Burgdorfie, gdzie mieszka i pracuje. Zapraszam do mojej nory. Tutaj jest podziemny bunkier twórczy. Nie, to bunkier to ja, bunkru tu się tutaj wino trzyma. Trzymuje stałą temperaturę. I artystów. Artystów niesfornych, tak. Jak się tu wchodzi, to trochę wygląda jak sklep plastyczny, bo tu są absolutnie narzędzia do wszystkich technik. Absolutnie do wszystkich technik, bo ja nigdy nie wiem, jaką techniką będę pracował nad czym. A najchętniej to sobie robię moją alchemię sam. Tu jest mnóstwo książek. To są książki i historyczne, i albumy o sztuce, i o broni. To jest dopiero... To jest inspiracja, To jest taki czubeczek iceberga tego góry lodowej. Tak. Ja uwielbiam grzebać w starych, w różnych książkach i lubię się na wszystkim znać, ale nie taki, żebym był taki przemądrzały na każdy temat. Nie, nie, tylko po prostu to mnie nauczyło, ten zawód ilustratora, to jest taki zawód, że człowiek nigdy nie wie, co będzie musiał robić w życiu. Co tutaj mamy? Tu są różne wydania. To są różne, włoskie, niemieckie, jakieś ciekawe. Tu są jakieś fińskie, jakieś skandynawskie, Alessandro Editore, Nie ma chińskiego i japońskiego nie ma. W jaki sposób pan pracuje? Jest pan nocnym Markiem? Tak, mam Markiem Grzegorzem nocnym jestem, ale noc przynosi to, co jest boskie w każdej kreacji. A co pan najchętniej rysuje dla siebie? Lubię dla siebie robić to, co robię dla innych, czyli portrety ludzi. Mhm. Potem odkrywam, gdzieś się walają te szkice, myślę, o kurczę, to fajne, jest ciekawe. Panie Grzegorzu, ponieważ pan się podobno przepracowuje, to trzeba trochę wyjść na spacer na świeże powietrze. A to jest, ja wiem, z czego napuszczenia te. Chyba jest ktoś, kto tak napuszcza. Że Krysia już tam przygotowała odpowiednio, a ja wierzę, ja słucham kobiet. No to chodźmy. Grzegorz Rosiński na stałe wyjechał z Polski 39 lat temu. Najpierw mieszkał w Belgii, potem w Szwajcarii. Do Burgdorfu przeprowadził się dla swojej partnerki, tłumaczki Krystyny Müller. Jak się państwo poznali i jak to się stało, że jesteście razem? No to bardzo pięknie się stało. Chyba, co? To, bo mieliśmy bardzo smutne, bardzo przykre, bardzo tragiczne, dramatyczne przeżycia osobiste, każdy z nas, po czym mieliśmy do wyboru albo nie wiedzieć dalej, co ze sobą zrobić, albo wiedzieć, co ze sobą zrobić. Aj, to nie są rzeczy, które... No cóż, ja mogę więcej powiedzieć. Ja mógłbym bardzo, ale to należałoby napisać jakiś zbiór poematów. Poetą nie jestem, więc nie potrafię. Czy z panem Grzegorzem łatwo się żyje? Ja myślę, że to mogą zrozumieć tylko kobiety, które żyją z artystami. Nikt inny. Jakie to jest życie? Bardzo pochlebczo o mnie mówisz. Ale oczywiście, jak każdy artysta ma swój świat i wszystkie inne rzeczy, taki codzienność, wszystkie sprawy związane z życiem codziennym, to w ogóle nie wie, że coś takiego istnieje. Bo uważa, że na przykład w domu wszystko się samo robi. I ja na przykład nie powinnam nic robić, bo po co? Ja śpię, no zazwyczaj to sypiałem do południa. Krysia próbowała we mnie to zwalczyć, ale ja ją do tego namawiałem nawet. No, próbuj, tak sobie. Ale próbuj, tak patrzyłem na nie. Tak, ona się bardzo stara, żeby mnie zmienić. No, żebym nie był sobą, ale jej się nie udało. Dobrze się państwo żyje w Szwajcarii? Tu jest kreatywnie dosyć dla mnie, dlatego że ja nie znam słowa po niemiecku.
Wszyscy, no, dlatego nie wychodzę z tej mojej piwnicy, bo co, wyjdę i będę, ja nawet nie mogę się pokwitować z ekspedientką jakąś. Oczywiście, chyba, że wszystkie ekspedientki mówią po francusku i wszyscy na ogół też mówią po francusku. Wszystkie ale... lepiej ode mnie mówią, pewnie. Pamięta pan swoje pierwsze rysunki, takie dziecięce? Ja siedziałem w kącie i coś skarbałem, ciągle się czymś bawiłem. Ja zresztą nie tak od razu rysowałem, ja najpierw tworzyłem swoje światy w inny sposób. Było dużo tłuczonego szkła tam wtedy, po wojnie, wszędzie. I z tych szkieł potłuczonych szyb robiłem, budowałem jakieś katedry niesłychane. To był taki świat równoległy, którym czułem się dobrze, bo go sam sobie wymyśliłem. Ja to wszystko robiłem właściwie z takiej potrzeby oddychania. Mhm. Ja musiałem oddychać obrazkami. Ile państwo mają wnucząt wspólnie? No, ja nie mam żadnych. Tak, ale ja się mogę podzielić, bo ja mam 6,5. To też ja. 6,5 wnuka mam. A pan się cieszy wnukami, czy raczej pana męczy? Bardzo się cieszę, tylko wolę, jakich tu nie ma. Pchają się panu do pracowni, chcą sobie porysować? Tak, tak, oczywiście. No. Pozwala pan? Ja na wszystko. Tylko, że przegapiłem jedną rzecz. Najpierw mi dzieci za szybko się zestarzały, wydoroślały, potem wnuki zaczynają mi za szybko dorastać, ale jeszcze się załapałem na to, bo jeszcze pokazałem im moje zabawki, które się rodzice nie doczekali, różne modele. Ja uwielbiałem sklejać takie z kartonu, robię mały modelarz, prawda? Wiktor i Izabel złapały, tylko Wiktor za samoloty zaczął makiety robić. Kilka szuflad. A Iza buduje domki, te całe miasta, ulice. Fantastyczne to jest. Jakby pani miała pana Grzegorza opisać w 3 słowach? Przede wszystkim... Trudność. Ciepły bardzo jest. Bardzo jest życzliwy. I wyrozumiały. Piękna cecha. Tak. A ty naprawdę myślisz tylko tak? Nie, naprawdę. Ja naprawdę tak myślę. Damy panu szansę się zrewanżować. Żeby co? Żeby opisać panią w 3 słowach. Ja jestem zaślepiony miłością. Ja nic nie mogę. Jestem ślepy, głuchy i głupi. Dziękuję państwu bardzo za ten dzień razem. Bardzo. No dziękuję. To dziękujemy. Bardzo było miło. Życzę powodzenia przy montażu.